Yo, siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon trybu Fortnite. Zobaczcie, jakiego ja mam tutaj potwora. Zrobiłem o nim już nawet odcinek, pamiętacie tego Mustanga hardkorowego? Ponad, czy nie całe 1000 koni mechanicznych, jakoś tak było, no nie? W standardzie, ten samochód naprawdę nie potrzebował zbyt wiele, żeby zrobić go na drift, naprawdę. Ja nie wiem, czy coś w nim nawet zmieniałem, ja go chyba zrobiłem pod wyścigi. Totalny hardcore, musicie sobie obejrzeć ten odcinek o nim, jeśli jesteście ciekawi, co on tak naprawdę potrafi. No a my co? Lecimy sobie na tryb Fortnite. Ostatni odcinek cieszył się niesamowitą popularnością. Zyskał już prawie 100 tysięcy wyświetleń w tydzień. Także jestem wam niesamowicie wdzięczny za to, że wpadaliście tak chętnie na odcinek. I zrobiliśmy coś takiego, że jak wbijecie 10 tysięcy łapek w górę, to będzie od razu następny odcinek. Ale nie udało się tego zrealizować. Natomiast w poprzednim odcinku zrobiliśmy coś takiego, że jak wbijecie 3000 chyba łapek w górę, to będzie następny odcinek, no nie? Od razu. I teraz tak pomyślałem sobie, bo 7000 łapek w górę udało wam się wbić, no właściwie w 2 dni. Co powiecie na coś takiego, jak teraz, jak wbijecie 7000 łapek w górę, to od razu wrzucam następny odcinek z trybu Fortnite. Możemy się tak umówić? Co wy na to? I zaczynamy, słuchajcie, ostatnio żeśmy badali tą nową miejscówkę tutaj w mieście i bawiłem się troszeczkę w osłuchiwanie i zobaczcie, w tym samym miejscu już po raz kolejny z rzędu jest jakiś dropik, ale przejadę się jeszcze po mieście, będę osłuchiwał i... bo to jest fajne, bo można osłuchać naprawdę niezłe dropy nieraz tutaj. O, słyszę. Na tym zakręcie zawsze jest jakiś dropik, tym razem jakiś słabszy, nawet sobie muzykę specjalnie wyłączyłem, żeby osłuchać. Czyli na tym zakręcie i tam jeszcze pod tym mostem można znaleźć dropy, nie? I tu słyszę jeden, ale słyszę też po lewej stronie jakiś. Wezmę tego Lancera, bo on jest trochę lepszy od mojej Supry. Chyba gdzieś słyszę jeszcze po lewej stronie dropik. Zgarniamy to. Chyba, że to był ten. Nie, chyba nie. Czekaj. Coś jeszcze tu chyba słyszałem. Patrzcie, jak na słuch można fajnie pozgarniać dropiki. O, widzę następny. Tam gdzieś na wprost. Tu traktor. Ciekawy jestem, jak wy uważacie, bo w Forza Horizon 5 też będziemy mieli tryb Fortnite, znaczy Eliminator, będzie dostępny już od samej premiery. Ja jestem ciekawy, czy waszym zdaniem w Forza Horizon 5 też będziemy mieli na początku Mini Coopera, czy jakieś inne autko? Dajcie znać w komentarzach koniecznie. Jezu, ile tu typa jest, tak jak byłem w mieście i nikogo nie było, tak tutaj. Jedziemy, tu jakiś gościu ucieka. Czwarty poziom mam, nie mam najgorszego samochodu. Co prawda z 99 roku, ale powinien jeszcze być całkiem spoko. Kogo my tutaj mamy? Ucieka, tylko nie Mini Cooper, no zlitujcie się. Już na tym etapie meczu powinien być ktoś lepszy. Tylko nie Mini Cooper. Coś takiego małego tam jechał, nie? Coś większego jest, coś jest większego. Co to jest? Co to jest? To jest chyba drugi poziom. Oho, gdzie on czwarty tylko? Gdzie on zwiewa? Albo trzeci. Ty, widzicie, na tej wysokiej górze jest jakiś dropik. Ale chodźmy z tym gościem się pobawić. Będziemy musieli zawrócić. Dobra, arena się zmniejsza. O, nie drzewo! Ach, niedobrze. Mam cię, teraz cię mam, gościu. Jedziemy z nim, jedziemy. Teraz cię mam, galant. Okej, okay. A nie mogłem go dogonić, on wcale nie ma jakiegoś złego samochodu. Jak my tu pojedziemy? Dobra, jedziemy drogą, będzie najszybciej. Będzie najlepiej, gościu chyba pojedzie przez las. Troszeczkę można przez ten las zyskać, ale niedużo. Więc ja wolę sobie zdecydowanie drogą pojechać. Mimo, że mam takie, no, rajdowe autko trochę, co? I tutaj wszystkie te autka są zrobione na rajdówki chyba. Napęd na 4 buty i jazda. Dziwne, że na tym etapie gościu jeszcze miał drugi poziom. Tak mi się wydaje, że pod tym względem, że tak mało graczy jest w mieście, to warto się tam pojawić, żeby zgarnąć sobie jakiś wyższy poziom, co? Uuu! Pyk, pyk, pyk. I zrobiliśmy... O ty kurde, ile tu ludzi jest! Czy ten gościu za mną pojechał? Nie.
Jaguarem pojechał. No ten Jaguar wolny trochę jest, co? Ostatnio na streamie sobie przyczepialiśmy te światełka tam i trochę je chyba słabo widać na kamerce, ale teraz ustawiłem je tak, że będą reagować na dźwięk z mojego otoczenia. Czyli jak na przykład wbijam bieg albo się odzywam, no to te światełka zaczynają inaczej świecić. Fajne to jest, co nie? Ostatnio mi się podklejały i sobie poprzyczepiałem je ponownie. No się tak odklejają, raz jedno, raz drugie, trzecie, czwarte i ostatnio mi się ostatnie odkleiło i mówię, ach kurde, trzeba będzie to przykleić. Już trzeci raz to robiłem na streamie, czujesz to? O, tu mam jakiegoś wataszkę. Chodź, chodź. Chodź, chodź, może będziesz miał lepszy samochód, może będzie fajny wyścig. Ten poprzedni był taki nudny, no bo co, goście drugi poziom, ja czwarty. Tak słabo troszeczkę, co? Gdzie on, ty? On ma coś szybkiego! Nie mogę go dogonić! O, chyba się rozwalił. Czekaj. Jest, jest. Supra! O Boże, ale czwarty poziom kontra piąty, no to całkiem spoczko, nie? Dobra, chodź, Supra. Pokaż co, jak driftuje tu, ja się mu nie dziwię. Tym samochodem się ciężko jeździ. Ale i tak. O, czekaj, tu trzeba zwolnić. Teraz tu. Wow! No trzyma się ta Supra, trzyma się. Suprą nie jest tak łatwo. Nie jest, nie jest. Dawaj makanem tu. Ops. 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 Ops, jakie podskoki. Okej, tutaj widzę jakaś Panamera chyba. Co, ona próbowała mnie zepchać czy jak? Tam na Aventadora trafiła. Ale Aventador chyba był w wyścigu albo coś. Tutaj jest ten wielki koksu i stoi na skraju strefy. To musi być jakiś dobry gość, bo wie o co chodzi, nie? Żeby o skrawędzi strefy atakować. Kurde, same koksy tu widzę zostały. Patrzcie co mi się trafiło dziwnego, dawno nie miałem tego samochodu. Gościu. Dobra, tutaj widzę jakiegoś gościa. Jedzie w moją stronę, okej, będzie dobrze, będzie dobrze. Ciśniemy z nim, dawaj, dawaj, dawaj. Siódmy poziom, gaz. Siódmy poziom, a no nie jest duża różnica. O, shit, o shit, nic nie widzę. Dobra, tutaj. Ale gościu może jeszcze podgonić, nie? Się ciężko tym steruję, chyba go pokonam. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie! Kurde. Nie zauważyłem tego dziadostwa. Jak nie chcesz, to trafisz, no nie? A jakbyś chciał, to za Chiny nie trafisz. Ty, bo on tam podgania. Oh shit. Dawaj, Legalia, dawaj, 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 dawaj. Jest! O kurde, mało brakowało. Mało brakowało. Okej. Co możemy wybrać? O, biorę Alfę, zdecydowanie. Mogłem wybrać tą Panamerę, ale Alfa, Alfa fajniejsza dla mnie. Zdecydowanie bardziej wolę Alfę. Gościu. Dobra, co teraz robimy? Co teraz robimy? Zobaczmy strefę. Okej, teraz będzie ta najmniejsza. 10 graczy zostało do końca. Teraz gdzie będzie ten finisz? Gdzie będzie finisz? Ej, wiecie co? Ja tak dojrzewam do tego, żebyśmy w końcu zrobili taki odcinek, że gram, dopóki nie wygram. Eliminatora. Co wy na to? Co wy na to? Dobrze, poszukajmy kogoś jeszcze tam z obrzeży. Tutaj jest jakiś wataszka. Lecimy, lecimy. Będziemy jechać w kierunku strefy. Najprawdopodobniej. Chodź. Policjant, komisarz, podkomisarz Lucek wkracza do akcji. Jedziemy. Okej, 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 okej. Między drzewami, okej. Jest! I droga! Pięknie! Chyba wbijemy jeszcze poziom, może zdążę, dopóki się strefa nie skończy skurczać. 800 metrów, muszę dojechać, koniecznie, żeby wbić ten ósmy poziom. Jeśli będę miał jakieś gówniane samochody, zostaję przy tej... O nie! Nie!
Nie! Nie może być! Dobra, chodźmy na środek tego skrzyżowania. Ta alfa będzie troszeczkę za słaba na ostatni pojedynek. Kurczę, myślałem, że uda mi się dojechać. Dobra, ostatnio jak byliśmy w tym miejscu, to trzeba było jechać tu na wprost, no nie? Final showdown. Okej. Jest dobrze, w dobrą stronę jadę. Czyli jest tak jak ostatnio, zobaczcie. Mniej więcej. Musimy gdzieś tutaj ostro skrócić. Nie wiem, czy przez las nie uderzyć teraz. Tak, przez las pojedziemy, ale nie jak to Lambo, tylko gdzieś tu. Kurczę, tutaj już tą, w tym miejscu mieliśmy, pamiętacie, miałem ten odcinek, aha, w Camaro wtedy siedziałem, pamiętacie to? I powiedziałem, że jakbym pojechał sobie inną drogą, to bym lepiej to zrobił, jeszcze się jakoś tam rozbiłem, zagadałem, zamyślałem, no nie? To był ten odcinek i zobaczcie, w tym samym miejscu się kończy, co jest? Kurde, nie mam siódmego biegu, cholera, musimy szybko na drogę wjechać. Mówię wam, ta alfa jest dobra, zobaczcie jak fajnie sobie radzi tu na offroadach. Na tych podskokach. Inne auto, takie sportowe, nie dałoby sobie tak ładnie rady. Siódmego biegu mi brakuje, niestety. No właśnie, 260 km na godzinę, zobaczcie sobie. I już budzik zamknięty, już nic więcej nie zrobię tutaj. Ale chyba całkiem dobrze mi idzie. Nie wiem, który jestem. Chyba drugi jestem teraz, tak to wygląda. Przede mną jest Gallardo, chyba. Może jeszcze uda się wygrać. Gallardo się rozwaliło, ty, patrz, jeszcze bym, a dobra, trzeci będę. Jeszcze bym to dojechał jakoś. O kurczę, trzecia pozycja. Zobaczcie jak opłaca się jechać do końca, no nie? Ostatnio wszedłem sobie, znaczy ostatnio was się zapytałem, czym byście zabezpieczyli płotek drewniany i ku mojemu zdziwieniu komentarzy było bardzo dużo. Aż 734 komentarze i podejrzewam, że większość z nich dotyczyło właśnie tego płotka. Bo mega zaskoczenie dla mnie. W każdym razie najwyżej komentowanym, najwyżej ocenianym komentarzem był od Stacho. Komentarz, dlatego dzisiaj zrobimy sobie Stacho na tablicy. Specjalnie z dedykacją dla niego napisał: te szczebelki musisz przetrzeć papierem ściernym, pomalować jakimś impregnatem i będziesz miał z głowy na kolejne 5 lat. I proszę bardzo, Stacho, pojeździsz troszeczkę ze mną w Fordzie Horizon 4. Fajnie, że miałeś akurat taki krótki nickname, to udało się ciebie łatwo zmieścić na tablicy. Jakby ktoś nazywał się na przykład Aleksander Mikosołowski. Nie wiem, pierwszy raz słyszę takie nazwisko, pierwszy raz, dopiero je wymyśliłem. Ale jakby był ktoś taki, to no podejrzewam, żeby się nie zmieścił i musiałbym na przykład skrócić do Alex. Proszę bardzo. No zobacz, zobaczymy, może następnym razem sobie zmienię tablicę. O, rozbiłem się. Może następnym razem zmienię sobie tablicę na jakąś inną. Kogo mam wybrać do tej mojej tablicy? Na razie jeździ ze mną Stacho. Czy Stacho pozwoli mi wygrać tryb Fortnite dzisiaj? Czy nie? Jak myślicie? Zaraz się okaże. Już wybieramy i szukamy. O kurde, prawie ktoś mi dropa zabrał. Zabrał mi! O kurde! O nie, uciekamy stąd! Szkoda, że tego nie widzieliście, gości się pojawił w tym samym miejscu co ja! I pierwszy dojechał do tego dropa! Wziął Volvo V60. Samochód no trochę szybszy od mojego minigo. To jest dobre auto w ogóle tutaj na tym trybie. I na tym poziomie jego. Nie, może mój Mini Cooper dał? Nie no, na prostej na pewno bym nie dał radę. Zresztą Volvo całkiem dobre przyspieszenie ma. Kurde. Ej, coś mi się popsuło, nie mogę otworzyć dużej mapy. Nie wiem czemu. Klakson mi działa, patrzenie do tyłu mi działa, ale dużej mapy nie mogę otworzyć. Nie działa mi ten przycisk od mapy. Mapę, to czy tu mogę zmienić wszystko? Nie wiem, coś się popsuło chyba w tej sesji. Ooooo, się trafiło, proszę bardzo. Piąty poziom od razu, nieźle.
Chociaż wszyscy zgodnie się chyba tutaj zgadzamy, no nie? Że jednak Audi w tym trybie Fortnite to nie jest za dobry wybór. O! Ford Ranger może być. Zabieramy, zabieramy, bo pisaliście mi w komentarzach, no Lucek, fajne samochody pomijasz i dobrze by było je brać, nawet jeśli są troszeczkę gorsze od twojego auta, z tego względu, żeby inne osoby nie brały tych samochodów z wyższego poziomu. Ja tak kiedyś robiłem i ktoś mi napisał w komentarzach, że jestem Januszem, że zabieram komuś dropy. Ja, no po prostu to jest taktyka, to jest nasza taktyka. Zabieramy wszystkie dobre auta, żeby ktoś inny nie miał, żeby wszyscy jeździli tymi Mini Cooperami albo czymś gorszym, no. O to tu chodzi, no. Tu się gra na krew i mięso, o. Drugi poziom, to nie zabieramy. Tu ktoś zabrał, widziałem, widziałem, albo odleciało. Albo odleciało. O nie, ktoś zabrał, czekaj, czekaj, co tu się dzieje? O, siema, siema! Launcher. Okej, gdzie jedziemy? O, teraz mogę otworzyć mapę. Naprawiło się, ciekawe. Dobra, gazujemy. I dawaj, Lancer kontra Macan. O kurczę, wypadnę z drogi. Zmieściłem się w drodze. No i teraz Macan, niestety najlepszego przyspieszenia nie ma. Ale to już jest piąty poziom tego samochodu, więc jak pokonam tego gościa, to będę miał szósty. No i już będę, no, powiem wam, że byłem zaskoczony na poprzednim meczu tą Alfą. Chodzi mi o prędkość maksymalną, przyspieszenie spoko, ale prędkość maksymalna 250 km na godzinę? Takie sportowe, fajne, małe autko? Byłem, no, zaskoczony. No nie mogę powiedzieć, że pozytywnie, byłem negatywnie zaskoczony. Myślałem, że ta Alfa zdecydowanie, no, gdzieś koło 300 to lekko. Tutaj 50 km za wolno, troszeczkę słabo. Ale Alfa jest fajna, bo nią łatwo jest wymijać wszystkie przeszkody i dosyć dobrze się rozpędza, więc mi nią zawsze dobrze szło, no, po prostu. Tutaj mamy jakiś dropik i Golf. Dobra, ja teraz będę miał już szósty poziom, także już będę mógł tutaj powalczyć coś do końca mecza. O, jedzie do mnie jakiś wataszka. O nie, ja się ciebie boję. Ha, ja mam bowlera. O kurde, on też ma bowlera. Gościu ma bowlera tak jak ja. Co za gość. Dobra, zawracamy. Nie drzewo, nie drzewo, nie drzewo. Ale super to wydriftowałem. Dobra, dawaj bowlerku. Ja cię bardzo lubię. Tyle co ja tobą nawygrywałem, to chyba nikt. To jest świetne auto na ten tryb. Ale gościu za mną też ma. Ten sam samochód rozbił się. Trzeba uważać między tymi drzewami. Powiem wam, że wielokrotnie przejeżdżałem przez te różne lasy. Przejeżdżałem szybko, przejeżdżałem wolno. I zawsze wygrywało to, że przejeżdżałem ostrożnie po prostu, powoli wymijając sobie te drzewa. Nawet czasami ktoś mnie wyprzedził w lesie i jechał szybciej, to mi zawsze wychodziło na sterowie to, że gdzieś tam powoli sobie wymijałem te drzewka. Naprawdę, zwolnijcie w tych lasach, bo was to zgubi, jak będziecie zapierniczać. To się nie opłaca, po prostu. Dobra, tu mamy jakiegoś dropika, ale ja już mam siódmy Ale furę mam, patrzcie na to. Patrzcie na to. O kurczę, to nie ma żartu. Dobra, gdzie są jacyś przeciwnicy? Ciśniemy, ale ja lubię ten samochód. Tutaj zawsze te koła z tyłu tak fajnie wyglądają podczas jazdy po offroadach. Tak się animują genialnie, mega mi się podoba ten samochód. Jak tu pracuje zawieszenie, super to wygląda. Tu mamy drugi poziom. Czekaj, ty siedzie na wprost mnie. Oh shit, oh shit. Czekaj, tam był Fortran. Nie mogłem ich tak wyzwać, bo czekaj. Bo jesteśmy w środku strefy i by była lipa trochę. Oni zaraz chyba siebie wyzwą na pojedynek. Tu jakichś dwóch się ściga. Komu pomóc? Komu pomóc? Czekaj, muszę pomóc temu Fordowi chyba. O, czekaj, tutaj mam następnego. Okej, będziemy zawracać z tym gościem. Co on tam robi? Trzech naraz, dobra. Wbijamy się w to towarzystwo. Ej, what the fuck? Co jest? Halo! Kogoś chce na pojedynek! Nie mogę! Co się dzieje? Ej, o! Ej, o co chodzi? Lagują ludzie! Ci co mają lagi, nie można ich na pojedynek wyzwać. Co jest? No nie, zobaczcie. Tych dwóch... O, czekaj, teraz było. Nie, za daleko jest. Jakbym go wtedy wyzwał, to bym przegrał.
co tu zrobić, ej. Ale dziwne, zobaczcie, tam trzech typów, chyba czterech było nawet w jednym miejscu i nikt się nie mógł wyzwać na pojedynek przez to, że ludzie mają lagi. Kurde, ludzie, ogarnijcie sobie ten internet, co wy sobie myślicie? Ja się chcę ścigać. Dobra, tutaj jest środek strefy, pojedziemy sobie może tutaj. O, tam jest sporo typa. To jest ta szalona zgraja? Tak, już się zaczęli ze sobą ścigać. Tu jest jeszcze... Czekaj. Dobra, o, shit. Dobra, my musimy zawrócić. I gaz, kurde. O, shit, niedobrze. Audi. O, ale będzie ciężko to wygrać. Ta Audica jest mega szybka. Dawaj, dojedź! Ty, rozbił się tą Audicą, nie wierzę. Spadaj! Uhuhu. Ej, patrz, porobię go. Będę miał 9 poziom. Ziomek, patrz na to. Jak gościu mógł to zrobić takim fajnym samochodem? Chociaż ten, co ja mam, mówię wam, on jest też świetny. Dobra, oczywiście, że bierzemy Audi. Mieliśmy do wyboru Ferrari. To Audi jest kozackie. Jedź. Ono może być wolne. Ej, czemu ma 9 po... Co jest? I tak wolno się rozpędza? Coś nie tak. Dobra, byśmy jeszcze... Mamy minutę, żeby jeszcze kogoś pokonać. Tutaj mamy kogo? Od krawędzi strefy, pamiętajcie, moi drodzy, od krawędzi strefy bierzcie kogo w obroty. Tak. Tutaj mamy kogoś. Ale tak kruczon jest trochę w środku już, nie? Ta Audica od niskich obrotów się wolno rozpędza, niestety, mały silnik. Co to tutaj jest? Okej, jedzie do krawędzi strefy. To jest Audi, Rysy 7. O, shit! Jakie bombardowanie! Nie, jedź Audi, jedź, rozpędzę się! A, shit! Ale nie, Ford, jedź! Pechowe Audi! O nie! Ej, nie może tak być! Nie! 9 poziom! Ała! Kurczę, ale przyspieszenie w tym Audi było słabe! No nie takie... Jezu! Ja wiem, że od niskich obrotów jest słabiutko, bo to jest samochód rajdowy, ale... Z drugiej strony jednak spodziewałbyś się czegoś więcej po 9 poziomie. Ale i tak, no zostawiłem tam to Rysy 7 Audi z tyłu, no nie? No tamto czerwone Audi, co, ono jest słabe. Chociaż wydaje mi się, że to przyspieszenie od niskich obrotów jest dużo lepsze niż w tym Audi S1. Chociaż to Audi S1 no jest dobre, tylko trzeba właśnie trzymać go na wysokich obrotach. I czasami ciężko jest nim nawet ruszyć z jedynki. Trzeba go tak kopnąć ze sprzęgła, żeby ruszyć w nim w miarę żwawo. Ale jak już wejdzie na obroty i będziesz go trzymał na tych obrotach, to jest spoko. Ja wiem, że tam większość jeździ na automacie, to pewnie mają to gdzieś i tam... Biegi zmieniają się same, no ale mówię dla tych osób, które zmieniają sobie sekwencyjnie biegi, no nie? No to jest różnica, naprawdę, jest różnica. Patrzcie, co tu się wydarza. Co tu się wydarza? Mini kontra... O, ja myślę, że ten Mini Cooper miałby większe szanse, żeby mnie pokona. Jaki on jest malutki. Ja strasznie lubię tą miniwą jeździć. O Jezu. Tutaj bez przerwy trzeba te biegi zmieniać. Cały czas, ma takie krótkie biegi i chyba nawet niższą prędkość maksymalną od tego Mini, że mi... Patrzcie, ja nie mogę go dogonić, nie mogę. Samochód z 4 poziomu, Mini Cooper ten czerwony z 1. Także szanse są jak najbardziej wyrównane tutaj. Musimy zawrócić, a ja go nie dogonię w tą drugą stronę. Jak ten gościu się ogarnie, to mnie rozwali tym czerwonym Mini Cooperem. Lekko. Pojechał przez las. Okej, no to mam spore szanse wygrać teraz. Dobra, sprawdzamy. Osiągnę 200 km na godzinę w tym samochodzie? 190. Jest 200! O kurcze! Po pół godziny jazdy! Jest 200! 204! No
Jadę, o kurde. O Boże, on tu pod górkę nie może podjechać, prędkość mu spada. No mówię wam, osiągi tego samochodu są takie jak tego Mini Coopera, co się ma na początku z pierwszego poziomu. Skandal, skandal po prostu. Jedyne co ratuje ten samochód to to, że ma czwarty poziom. Do niczego innego on się nie nadaje, tylko do tego, że ma poziom, no i trzeba go szybko zmienić. Jezu, ej, ciężko nim wygrać czym z jakimkolwiek innym przeciwnikiem, który ma nawet pierwszy poziom, kurde. Straszny jest ten samochód, nie bierzcie go. O, widzę, że tu na górze coś jest i ktoś tam wjeżdża, ale nie wziął tego dropu. Co on robi? Czekaj. Aha, bo to drugi poziom, dobra. Jedziemy do niego zobaczyć. Gdzieś tu zjechał na dół. Czemu nie wziął? To musi mieć ze czwarty co najmniej. Czekaj, czekaj, jak my jesteśmy w środku strefy? Pierwszy poziom! Od której strony on wjeżdża? Ej, on dopiero zainstalował grę chyba. Gościu, chodź ci pomogę, tutaj chodź. Co on robi? Chodź, będziesz miał lepszy samochód, jak stąd. Zobaczył, że mam piąty. Jezu, pewnie też zobaczył tego dropa, pomyślał, Jezu, ja bym chciał mieć taki lepszy samochód. Tutaj proszę, ja już czekam z moim Focusem. Tam na dole mamy coś. Dobra, Focus, to jest w ogóle Focus, czy... Chyba Focus, nie? Cześć, ja jestem Lucek, ja nagrywam grę i ja chcę się ścigać. Audi kontra Ford. Poczekaj, on ma drugi poziom chyba. Ale to RS2 jest, RS2 jest kozackie. Da sobie radę. Ej, gdzie on pojechał? On chyba jedzie według GPS-u. Ej, trafiłem chyba na jakąś sesję z początkującymi graczami, albo ktoś ma tak słaby internet, że od premiery Forza Horizon 4 dopiero teraz gra mu się pobrała. Mamy tutaj City i jakiś taki samochód. Co to za samochód jest? I jest ten miniacz na dole. Dobra, trzeba dać mu nauczkę. Trzeba dać mu nauczkę, chłopie, nigdy nie bierz tego miniacza. Nigdy nie bierz tego miniacza, to jest najgorszy samochód w tym trybie, jaki możesz sobie wyobrazić. Tam jest jakiś dropik po prawej. Może coś dobrego by było, nie wiem. Dobra, jak my jedziemy... O, krawędź strefy. Co my tu wymyślimy? Co my tu wymyślimy? Musimy go wyzwać i od razu zawrócić. Mam go, mam go, mam go, mam, 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 zawracamy. Woo! Musimy go nauczyć, chłopie, nigdy nie bierz tego mini czegoś. To nie jest Mini Cooper zresztą, to jest chyba Mini X-Ride. Przerobiony Mini Countryman. Na jakąś taką rajdówkę. Jezu, czemu oni tak go słabo zrobili tutaj w tym trybie? Jak go samochody z pierwszego poziomu mogą rozwalać? Coś nie tak, no nie? Przecież on tu nawet nie osiągnie 180 jak to Subaru. No Subaru w sumie jest wyższego poziomu, no to... Oczywiste, nie? Że będzie szybsze, ale no kurde. Ty, ile tu dropów? Ja się tu respię następnym meczu. W tym miejscu zobaczymy, czy będzie tak dużo... Następnym gościu już chyba zrezygnował. Zobaczcie, raz, dwa, trzy. Tam jeszcze w tych pewnie hopkach dużo jest. Wiecie, tam to są te takie wertepki, no nie? Co się nigdy nie jedzie na przełaj. Ja tu się zrespię. Na następnym meczu zobaczymy, co tu ciekawego będzie. Ho, 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 ho! Patrzcie na to! Znowu moja ulubiona fura! Ej, a co byście powiedzieli na to, jakbyśmy tym samochodem zostali sobie do końca meczu? Dawaj, spróbujemy. Przetestujmy go tak w ogóle, ile on na tych wertepach tu osiąga. No zobaczcie, on wszystko tu mi, ja w ogóle nie muszę trzymać kierownicy, on jedzie pięknie do przodu. No nie? A w tych innych samochodach to muszę kontrolować, jakieś tu ręczne zaciągać, jakieś tam, wiesz, hamować czy coś. A tutaj samochód sam jedzie, ja nie muszę nic robić. Bardzo łatwo się nim po tych wertepach jeździ. Wszystko ładnie wybiera. 200 km na godzinę po werteposach jadę sobie. Proszę bardzo, porobimy sobie właśnie takie testy różnych samochodów z tych z wyższych poziomów. Ja myślę, że ten jest dobry do tego, aby nim nawet kończyć mecze. Zwłaszcza jeśli kończymy w miejscu, gdzie nie ma specjalnie jakiejś takiej lepszej drogi. Chociaż ten samochód dużo straci właśnie w momencie, kiedy będziemy mieli duży fragment autostrady do przejechania. No to wtedy nawet takie zwykłe galardo jest w stanie rozwalić tego gnoja. Dlatego ja myślę sobie, że warto kogoś tutaj wyzwać na pojedynek. Kurde, ale ten jedzie w dobrą stronę. Tutaj mam jakiś drop, którego nikt nie bierze. Tu jest cool, chodź. Chodź, chodź!
Ej, skąd ja wiedziałem, że tu będzie? Dobra, czekaj, bo tu będzie za tą... za tymi wybojami, no nie? Trzeba je jakoś tak trochę ominąć. Bo ten gulf jeszcze weźmie i mnie objedzie. Tak nie może być. A ciekawe, czy od tego drona z tymi dropami można się rozbić jakoś, czy nie? No nie? Trzeba będzie to sprawdzić. Dobra. Zobaczymy, co nam teraz wylosuje. No dobra, wezmę to R8. Kurczę, miałem zostać tym do końca meczu. Ale wydaje mi się, że tutaj będzie trochę autostrady. Bo tutaj jest, zobaczcie. Zobaczcie, co tu jest. Tu jest autostrada. Tylko zjechać trzeba kawałek na nią. I już. Ja proponuję teraz zostać sobie na tej górce tutaj, przy dropie zaraz, skitrać się. Jak ktoś tu podjedzie, to od razu go atak. I z góry jedziemy, zyskujemy dużą prędkość natychmiast i cip, nie? Zobaczcie. Chociaż to już będzie chyba koniec, bo już jest 11 graczy, strefa jest mała. Także ja proponuję zajechać tu na autostradę. No jakby nie patrzeć, to chyba będziemy mieli taką jazdę asfaltową trochę. Tak coś czuję. Myślę, że na wprost tam, tak jak teraz patrzę. Gdzieś tam będzie, myślę, że koniec. Albo może być zupełnie gdzieś indziej. No zobaczymy. Dobra, za mną jedzie jakiś typo. Dobra, 17, 8. Musimy zaryzykować. No kurde, gościu, spadaj stąd. Ja tu czekam 10 sekundów. Tu powinienem widzieć w sumie ten koniec, no nie? Jakby tam było. Nie jest dobrze. Dobra, jest autostrada. Autostrada będzie, jak nic. Czyli dobrze ludzko zrobił, że sobie wziął Audico R8-ko. No bo tamtym to by na autostradzie nic nie ogarnął. Tu jest drugie R8-ko. Dawaj! Dawaj, Fast and Furious! Jak my tu jedziemy? Do miasta? Nie, no na pewno na wprost autostradą, jak nic. Zmienię sobie tutaj, żeby z prądem jechać. Kurde, dogania mnie tam ten gościu. Jakim cudem? Ma ten sam samochód co ja! Chwileczkę. Dobra, do miasta, jak GPS. Zaryzykuję, pojadę według GPS-a. Bo wiem, że w mieście jest czasami źle, a ja nie znam tych skrótów tutaj na przełaj. Ale coś czuję, że dużo trasę przez to. Pojadę według GPS-a, będę ten dobry, mam ja nośnika. Kurde, oni tam wjechali jakoś na drogę już. Chyba. A może nie? Dawaj, Caudi. Oj, nie będę chyba pierwszy. Ale na milimetry to zrobiłem. Dobrze, teraz przez pork. Dawaj, Caudi. O nie, nie na tory. Ty patrz jak blisko. A, to trzech było już. Co, wjechali w to, czy nie? Trzeci byłem. Cholera. Dobra, moi drodzy, umawiamy się tak. Jak będzie 7000 łapek pod tym filmem, to wrzucam od razu następny odcinek, tak jak ostatnio. Pojawi się następny odcinek po 3000 łapek? No pojawił się, no to teraz 7000. No nie? 10 tysięcy nie daliście rady nabić, ale może jeszcze kiedyś nabijemy. 7000 wbijacie i pojawia się następny. Co wy na to? Sikawy stoją chyba, nie? Trzymajcie się, do następnego, hejas.